Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Przepisy ściśle określają, z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Dzielą się one na przyczyny zawinione przez pracownika oraz przyczyny bez winy pracownika. Pierwszą przyczyną z winy pracownika jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Tutaj może być na przykład stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwym. Po drugie, jeżeli pracownik popełni przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie na danym stanowisku pracy, to też może stanowić to przyczynę rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Trzecią przyczyną z winy pracownika jest zawiniona utrata uprawnień, np. utrata prawa jazdy z powodu przekroczenia prędkości. Rozwiązanie z przyczyn niezawinionych przez pracownika umowy o pracę może nastąpić z powodu długotrwałej choroby pracownika. W przypadku pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy wystarczy 3 miesiące choroby, aby rozwiązać taką umowę bez wypowiedzenia. Przyczyną niezawinioną przez pracownika jest również choroba, która trwa cały okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, cały okres zasiłkowy, czyli pobierania zasiłku chorobowego oraz 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub gdy choroba jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Ponadto, gdy pracownik jest nieobecny w pracy dłużej niż miesiąc z przyczyn usprawiedliwionych, ale innych niż wcześniej wymienionych. Jeśli w zakładzie pracy działają związki zawodowe, pracodawca ma również obowiązek skonsultowania zamiaru rozwiązania umowy w ten sposób oraz podanie przyczyny z zakładową organizacją związkową.